Bilety za złotówkę na pociąg w Tychach. Od 1 kwietnia ruszy w tym mieście pilotażowy, 3-miesięczny program Kolei Śląskich. Bilety będzie można kupić w biletomatach i aplikacjach mobilnych. Na razie ja, jak ze wszystkimi takimi prognozami przed wyborami, podchodzę sceptycznie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jestem ciekawy, jak to będzie realizowane, bo wiadomo, takich doniesień medialnych nie zawsze to wychodzi tak fajnie, kolorowo, jak jest w rzeczywistości. Ale oczywiście podchodzę jak najbardziej z dużym entuzjazmem do takiej inicjatywy. No i sam jestem ciekaw, jak to zostanie gorąco, mam nadzieję, przyjęte przez mieszkańców. Ja nie słyszałem. A jak pan ocenia taki pomysł? Na razie pilotażowo tutaj w Tychach. Nie, no wydaje mi się, że fajnie, nie? Taka promocja się też uda tam dla ludzi i tak dalej. To dobra cena? Za złotówkę? Wydaje mi się, że jak za darmo. Z promocji skorzystają pasażerowie na trasie Tychy-Lodowisko, Tychy-Żwaków. Złotówkę będzie kosztować przejazd pomiędzy dwoma sąsiadującymi ze sobą przystankami. To na razie pilotaż, ale Koleje Śląskie nie wykluczają, że takie rozwiązania zostaną wprowadzone w innych miastach. Będziemy sprawdzać, czy odpowiada ona przede wszystkim naszym pasażerom. Ten program nazywa się Metro i nieprzypadkowo, bo nie wiem, chcielibyśmy, żeby nasi pasażerowie korzystali z Kolei Śląskich coś na zasadzie metra, czyli takiej szybkiej kolei miejskiej, gdzie rzeczywiście możemy się poruszać, zwłaszcza pomiędzy poszczególnymi stacjami w takiej bardzo mocno preferencyjnej opłacie. Warto jednak pamiętać, że biletu nie będzie można kupić z wyprzedzeniem, a tylko tego samego dnia, a jego ważność będzie wynosić 20 minut.